Już za chwilę poznacie prawdziwego kolosa w świecie samobieżnych żurawi. Maszynę, której możliwości operacyjne biją na głowę rozwiązania konkurencji. Co oferuje bohater dzisiejszego materiału, skoro cena nowego egzemplarza w zależności od konfiguracji potrafi osiągnąć nawet 12 milionów dolarów amerykańskich? Przed Wami Lipę, model LTM 11200 w wersji 9.1, czyli największy samojezdny żuraw w historii. Zaczynajmy. Od dziesięcioleci na całym świecie przybywa olbrzymich konstrukcji, znajdujących zastosowania niemalże w każdej dziedzinie gospodarki. Tak samo jak w świecie buldożerów, tak też i tutaj większe często również znaczy lepsze. Dla przykładu, ciągłe zwiększanie wysokości budynków przeznaczonych na powierzchnie biurowe lub mieszkalne w znacznym stopniu sprzyja oszczędnemu wykorzystaniu gruntu, co zwłaszcza w przypadku aglomeracji miejskich ma olbrzymie znaczenie. Nieodłącznym towarzyszem placów budowy podczas wznoszenia olbrzymich konstrukcji jest żuraw. Definiując w dużym uproszczeniu, maszyna ta pozwala na przemieszczanie obiektów o dużej masie z adekwatnie dużą precyzją na wymaganą wysokość lub odległość. Jako ciekawostka, na przełomie XIX i XX wieku obok słowa żuraw, zwłaszcza na zachodzie kraju, bardzo popularny był również kran, czyli określenie zapożyczone bezpośrednio z języka niemieckiego o takim samym znaczeniu. W tym miejscu nie możemy pominąć fachowej nomenklatury, w której bohatera dzisiejszego materiału określa się także jako dźwignicę wspornikową. Tyle w temacie ciekawostek, ruszajmy dalej. Podstawowa konstrukcja żurawia, nie uwzględniając podziału na poszczególne rodzaje, obejmuje kolumnę, najczęściej w formie obrotowego pomostu, oraz przymocowany do niej wysięgnik wyposażony w urządzenie zwane cięgnikiem na końcu. W przypadku wersji samobieżnej złożenie powyższych komponentów umieszcza się na odpowiednim podwoziu, w zależności od specyfikacji i przeznaczenia żurawia. W wielu przypadkach kompletny wysięgnik lub jego część występują w formie kratownic, zwłaszcza w żurawiach wieżowych, ale równie często spotykane są wysięgniki teleskopowe, popularne w wersjach samobieżnych. W tym wypadku rodzaj konstrukcji również zależy od przeznaczenia żurawia. Proces wznoszenia obiektu, w którym bardzo często przypiąć możemy łatkę cudów inżynierii, wymaga wykorzystania proporcjonalnie wielkich i równie zaawansowanych technologicznie maszyn. Jednym ze świetnych przykładów jest bohater dzisiejszego materiału, czyli samobieżny żuraw niemieckiej firmy Lipę, model LTM 11200, o deklarowanym przez producenta maksymalnym udźwigu 1200 ton i wysokości podnoszenia do 188 metrów. Równie ważną informacją jest możliwość operowania na polu roboczym o promieniu do 136 metrów. Do kwestii olbrzymiego udźwigu natomiast wrócimy jeszcze w dalszej części materiału. Po raz pierwszy model ten został pokazany szerszej publiczności w 2007 roku podczas targów Bauma w Monachium. Warto wspomnieć, że impreza ta jest jedną z największych poświęconych maszynom budowlanym na świecie. Oczywiście reakcją rynku na pojawienie się tego kolosa był podziw, a uwierzcie mi, naprawdę jest co podziwiać. Omawiając możliwości modelu LTM 11200, trzeba pamiętać, że jest to żuraw mobilny, oparty na podwoziu samochodu ciężarowego. Pomimo imponujących parametrów, może on odbiegać od możliwości największych żurawi stacjonarnych, chociaż w gruncie rzeczy obie konstrukcje zaspokajają potrzeby różnych odbiorców. Mając to na uwadze, zacznijmy od wymiarów. Długość platformy jezdnej to niecałe 20 metrów. Bez wątpienia jest to imponujący rezultat, ale słuchajcie dalej. W przypadku incydentalnego przewożenia 8-segmentowego wysięgnika w wersji T7Y na krótkim dystansie, bohater dzisiejszego materiału osiąga długość oszałamiających 42 metrów. Oczywiście przesunięcie środka ciężkości w tym wypadku powoduje, że na końcu zestawu zamocowano 52-tonową przeciwwagę. Chcąc lepiej zobrazować, z jakim rozmiarem mamy do czynienia, to standardowy 4-piętrowy blok z wielkiej płyty ma wysokość w przedziale między 16 a 18 metrów. Uwzględniając różne konstrukcje i długości ramion cięgnika, zestaw może osiągnąć również długość nieprzekraczającą 30 metrów, co i tak jest imponującym rezultatem. Oczywiście nie zapominajmy o reszcie wymiarów. Szerokość złożonego zestawu wynosi 3 metry, a wysokość niecałe 4,5. Warto w tym miejscu wspomnieć, że model LTM 11200 nie porusza się w zestawie z wysięgnikiem po publicznych drogach. Jeżeli zobaczymy taki zestaw, to raczej na drodze zamkniętej lub na placu budowy. Ta zasada dotyczy przede wszystkim wersji wysięgników T7 i T7Y o całkowitej długości 100 metrów po rozłożeniu. Do transportu demontowalnych elementów, takich jak wysięgnik czy przeciwwaga, wykorzystywane są pomocnicze zestawy, najczęściej składające się z trzech samochodów ciężarowych, które aktualnie widzicie.
Powyższe rozplanowanie transportu umożliwia zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ sam wysięgnik T7 wyposażony w zawieszenie typu Y waży blisko 100 ton, a kolejne 202 tony waży kompletna przeciwwaga dla maksymalnego obciążenia żurawia. W celu ułatwienia pracy operatorowi, opcjonalnie wraz z wysięgnikiem dostarczany jest hydrauliczny zestaw siłowników unoszących. Dzięki temu operator unika problemów z techniką rozładunku osobno transportowanego wysięgnika i ponownym jego montażem do platformy jezdnej żurawia. Waga samej platformy jezdnej mieści się w okolicach 76 ton, natomiast wersja przygotowana do montażu wysięgnika z wcześniej zamocowaną gondolą dla operatora waży już około 108 i jest to zdecydowanie najpopularniejszy zestaw, jaki możemy zaobserwować na publicznych drogach. Wracając do kwestii udźwigu, deklarowana przez producenta maksymalna nośność wynosi 1200 ton i jest wynikiem, delikatnie mówiąc, mocno teoretycznym, ale możliwym do zrealizowania. Na waszych ekranach pojawia się właśnie diagram przedstawiający, jak zmienia się nośność wysięgnika modelu LTM 11200, gdy transportowaną masę będziemy stopniowo oddalać od platformy żurawia. Jak zapewne zauważyliście, 152 tony jako maksymalna masa podana na diagramie różni się wręcz diametralnie od deklarowanych 1200. Skąd w takim razie w specyfikacji producenta pojawiła się tak duża wartość i co ma na nią wpływ? Aby zrozumieć tę różnicę, musimy zagłębić się nieco bardziej w kwestię kryteriów, które określają nośność żurawia. Głównym wyznacznikiem jest tutaj maksymalny moment obciążający, wyrażany w jednostce kilonewtonometrów lub rzadziej tonometrów. Krótko mówiąc, jest to iloczyn masy i ramienia, na którym chcemy tę masę przenosić. Podsumowując, aby móc wykorzystać maksymalną nośność na poziomie 1200 ton, musielibyśmy przenosić masę bardzo blisko wysięgnika. Ciężko powiedzieć, czy jest to praktyczne, ale z technicznego punktu widzenia możliwe do zrealizowania. Dla przypomnienia, długość platformy jezdnej to niecałe 20 metrów. Budując tak długi samochód ciężarowy, bo w gruncie rzeczy ta platforma tym właśnie jest, biuro konstrukcyjne musiało przewidzieć potencjalne problemy z poruszaniem się żurawia w ruchu drogowym. Oczywiście głównym problemem do rozwiązania była kwestia zwrotności platformy jezdnej w zakrętach i na placach budowy. W tym celu model LTM 11200 został wyposażony w 9 skrętnych osi, które pozwalają w olbrzymim stopniu zwiększyć zwrotność kolosa. Kierowca platformy ma do wyboru 5 gotowych programów ułożenia kątowego każdej z osi. Jednym kliknięciem w odpowiedni przycisk na panelu sterowniczym można manewrować olbrzymim żurawiem. Poruszyliśmy do tej pory wiele kwestii, ale przed nami jedna z najważniejszych, czyli jednostki napędowe, bez których bohater dzisiejszego odcinka byłby co najwyżej ciekawym konstrukcyjnie monumentem. Pierwsza odpowiedzialna za napęd platformy żurawia to turbodoładowany 8-cylindrowy diesel o mocy 680 koni mechanicznych z maksymalnym momentem obrotowym 3000 Nm. Przeniesienie napędu zapewnia automatyczna 12-stopniowa skrzynia ZF TC-Tronic z konwerterem momentu obrotowego oraz wbudowanym intarderem, co jest wizytówką firmy ZF. Jednostka ta napędza 4 z 9 osi, a moc pozwala na rozpędzenie modelu LTM 11200 do 75 km na godzinę, co nie ukrywajmy, jest naprawdę dobrym wynikiem. Rozpędzoną masę żurawia trzeba móc w jakiś sposób zatrzymać. W tym celu oprócz wcześniej wspomnianego wbudowanego intardera, model LTM 11200 został wyposażony w pneumatyczne hamulce tarczowe. Za pracę żurawia odpowiada 6-cylindrowy, również turbodoładowany diesel o mocy 367 koni mechanicznych z maksymalnym momentem obrotowym o wartości 1720 Nm. Dzięki systemowi elektronicznego zarządzania silnikiem udało się zoptymalizować zużycie paliwa podczas pracy żurawia. Ze względu na swoją mobilność i możliwości operacyjne LTM 11200 wykorzystywany jest chociażby do montażu turbin wiatrowych. Jednym z przykładów wykorzystania jest montaż niemieckich turbin E126 marki Enercon o mocy 4,2 MW każda. Uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich fanów modeli zdalnie sterowanych na bazie popularnych klocków. Dostępny jest w pełni sterowalny model LTM 11200. Na dzień dzisiejszy cena jest zaporowa, więc osobiście poczekam, aż trochę stanieje. Tym akcentem doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Lipa model LTM 11200 jest przełomowym rozwiązaniem, które w pewien sposób wyznaczyło kierunek rozwoju samobieżnych żurawi, jednocześnie udowadniając, że można stworzyć mobilne rozwiązanie pozwalające na przenoszenie dużych obciążeń. Z mojej strony to na tyle, bardzo dziękuję za zainteresowanie moimi materiałami, nie ukrywam, że wiele to dla mnie znaczy.
Wszystkiego dobrego i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!